Dzisiaj zajmiemy się malowaniem kolejnego obrazu farbami olejnymi. Naszykowałam sobie na białej płaszczyźnie paletę z różnych odcieni, zarówno ciepłych, jak i chłodnych. Na środku oczywiście biel, która będzie nam bardzo potrzebna, ale także czerń do ochłodzenia kolorów, do przyciemniania. Po tej stronie troszeczkę różnych brązów, po tej zieleni, żółć, taka ciepła, słoneczna i neapolitańska. Bardzo dobrze jest przygotować sobie od razu troszeczkę więcej kolorów, dlatego że później mamy możliwość bardzo ciekawego łączenia ich w obrazie. Na dzisiejszej lekcji nauczycie się, w jaki sposób namalować pejzaż śródziemnomorski. Będziemy dzisiaj pracować fragmentami nad architekturą, będzie to fragment budynku, a także nauczymy się, w jaki sposób bardzo ciekawie zrobić trzeci plan rozmazany, taką metodą przecierki, a także zobaczycie, w jaki sposób możemy zbudować piękne kwiaty na pierwszym planie. Zabieramy się do roboty i zaczniemy od takiego prostego, szybkiego naszkicowania i ustawienia różnych elementów poszczególnych, kompozycyjnych na naszym płótnie. Pamiętajmy oczywiście, że przygotujemy sobie w jednym naczynku olej, który będzie naszym medium, oraz terpentynę, która posłuży nam do czyszczenia pędzli. Pracujemy różnymi pędzlami. Możemy używać zarówno pędzli szczecinowych, jak i kałaneczków nylonowych, cieniutkich. Wszystko zależy od tego, jak będzie gęsta ta nasza farba. Same oleje, pamiętajcie, są farbą bardzo gęstą, ale w momencie, kiedy dodamy odpowiednią ilość medium, one będą naprawdę stawały się czasami nawet bardzo rzadkie, więc możemy pracować nawet cienkim, bardzo delikatnym nylonowym pędzeleczkiem. Zaczynamy jednak małym szczeciniakiem i spróbujemy sobie jakimś takim naturalnym, może brązem, ulokować elementy, które pojawią się na naszym obrazie.
Dobrze. Mamy mniej więcej rozlokowany fragment budynku ze schodami, doniczki, które na pierwszym planie są znacznie większe, te nieco dalej są oczywiście mniejsze, i fragmenty roślin. Tutaj będzie się znajdował taki bruk, ja na razie wyznaczyłam go sobie tak jedynie perspektywicznie, żeby on był poprawnie później zbudowany, natomiast zajmiemy się tym brukiem zupełnie jak gdyby oddzielnie, on ma być taki bardzo naturalny, składający się z jakichś takich kamieni, koci łbów tak zwanych, więc będziemy sobie nad nim pracować. Na początku zajmiemy się trzecim planem. To jest cały ten, kochani, obszar, który znajduje się właśnie tutaj za domem. I chciałabym, żeby on był w kolorystyce takiej bardzo pastelowej, błękitnej. Pamiętajmy, że to, co jest na dalszym planie, zawsze musi być najjaśniejsze, nie może być zbyt mocne w kolorze, dlatego że te plany nam się później zrównają do jednego, a my chcemy przecież pokazać na płaskiej przestrzeni odległość. W związku z tym musimy się kierować zasadami perspektywy, między innymi w malarstwie perspektywy barwnej i powietrznej. Perspektywa powietrzna polega na tym, że im coś jest dalej nas, tym więcej jest jak gdyby powietrza, czyli tej mgły pomiędzy naszym wzrokiem a obiektem, co powoduje podobieństwo tak naprawdę tych obiektów kolorystycznie do tła, czyli do nieba, jeżeli malujemy pejzaż. Zacznijmy od takiego bardzo prostego zabiegu, a mianowicie przejedziemy sobie delikatnie, samym dosłownie tutaj medium, czyli tym olejem albo medium malarskim olejno-żywicznym, bo takie też właśnie mieszanki możecie dostać w sklepie. Robię w tej chwili rodzaj takiego gruntu, po którym będzie mi później bardzo łatwo rozprowadzać i łączyć ze sobą plamy. To troszeczkę jest tak, jakbyśmy posmarowali sobie chleb masłem. Powierzchnia robi się taka śliska, ale uważajcie też, żeby nie dać za dużo tego medium, bo wtedy może się okazać, że w drugą stronę będzie nam się za bardzo to wszystko rozmazywało. Więc tak naprawdę odrobinkę, tyle tylko, żeby po prostu płótno wchłonęło tą pierwszą warstwę podkładową. Dobrze, teraz spróbujemy sobie dodać bieli i też po całości najpierw posmarujemy to niewielką ilością białej farby, która później, łącząc się z innymi kolorami, da nam ten efekt pięknej pasteli. Pobieram więc biel z palety, wprowadzam na ten cały obszar. Dobrze, biel jest dodana, więc pora na odrobinę koloru. Innym pędzlem, na przykład takim płaskim nylonowcem, postaram się teraz zrobić odpowiednie kolory. Na tą partię górną chciałabym stworzyć kolor taki troszeczkę, zobaczcie, morski, ale żeby nie był również za zielony. W związku z tym odrobinę tutaj błękitu paryskiego, to jest ten taki piękny szafirowy kolor. Oczywiście do tego trochę bieli, ale również mogę dać indygo. To jest taki piękny, gotowy morski kolor, który mi tutaj tak pięknie, zobaczcie, ociepla to, ten cały odcień. I tym kolorem leciuteńko powprowadzam sobie troszeczkę w tą górną partię. Ja bym chciała, żeby tutaj było naprawdę jaśniutko.
Im niżej, tym chciałabym, żeby było trochę więcej koloru, dlatego że chcę sprawić wrażenie tutaj, jak gdyby takich zarośli rosnących gdzieś tam na trzecim planie. I teraz już wprowadzam więcej samego szafiru ku dołowi. Na dole ma być zdecydowanie ten kolor mocniejszy niż na górze. Dobrze. I teraz tym pędzlem, którym pracowałam wcześniej, będę sobie delikatnie przejeżdżała po tym całym moim niebie tak, aby uzyskać wrażenie takich bardzo ładnych, łagodnych przejść. Na górze chciałabym, aby sprawić wrażenie takiego jaśniutkiego nieba, w związku z czym nieco mocniej poprzejeżdżam, czyli mocniejszy ucisk ręki tutaj z pędzlem. My sobie oczywiście możemy manewrować właśnie tym uciskiem, jeżeli mocniej będziemy przeprowadzać w różnych kierunkach te nasze ruchy, to oczywiście będziemy uzyskiwać gładszą plamę, bardziej rozmyte te kolory, w jeden jakiś odcień będą się tworzyły. Natomiast jeżeli pozostawimy taki bardzo delikatny ruch, to pod spodem pojawią nam się przeróżne właśnie takie ciekawe łączenia i barwy, które gdzieś nam pozostaną. A tutaj na dole, ponieważ chcemy stworzyć właśnie wrażenie takiego lasu, bardzo nam się przydadzą takie właśnie niedociągnięcia, nie do końca rozmazane te plamy. Chcemy stworzyć wrażenie jak gdyby takiej mgły. I w momencie, kiedy czujemy, że nasz pędzelek jest już brudny, trzeba koniecznie wtedy wziąć ściereczkę i tą ściereczką po prostu ładnie ten pędzelek przetrzeć. Niekoniecznie musimy go wkładać w tym momencie w terpentynę, bo my nie chcemy, żeby on był mokry, tylko po prostu, żeby on był trochę czystszy i nie brudził nam już farbami innych kolorów podczas rozcierki. Po takim przetarciu oczywiście zaczynamy tutaj od najjaśniejszych kolorów jeszcze raz z tym przetarciem i schodzimy teraz do dołu. Dobrze, możemy jeszcze powtórzyć taki zabieg od góry, na przykład zupełnie czystym pędzlem. To nam da jeszcze taki ładniejszy tutaj rozmaz. Farby olejne, jak już na pewno zauważyliście, mocno się błyszczą od światła. W związku z tym często trzeba zmieniać położenie i patrzeć się z różnych stron, w jaki sposób ta farba się zachowuje i czy my rzeczywiście prawidłowo do końca widzimy, co się na tym naszym płótnie dzieje. Dobrze. Jeszcze tutaj muszę pododawać nieco więcej koloru, bo chciałabym zrobić jak gdyby lekko przybliżoną również partię, tak żeby wyczuwalna była ta struktura samych drzewek tutaj gdzieś z tyłu.
Biorę nieco więcej, tym razem już tego koloru. I spróbuję w ten sposób, przykładając pędzel, wytworzyć takie wrażenie jeszcze krzaków, jak gdyby na pierwszym planie. To też będzie nieco bardziej rozmazane, ale te krzaczki nam się tutaj zdecydowanie przybliżą. Pejzaże śródziemnomorskie charakteryzują się tym, że mają bardzo czyste i pastelowe kolory. Bardzo często właśnie w malarstwie tych pejzaży w tle występują takie bardzo delikatne rozmazy błękitów, fioletów, takich kolorów delikatnie morskich. To jest takie bardzo charakterystyczne oświetlenie tego pejzażu, ponieważ tam z reguły jest bardzo ciepło, świeci mocne słońce, niebo jest przezroczyste, przejrzyste, więc te kolory są wybitnie takie czyste, niczym nieskażone żadnymi jakimiś szarościami. Stąd właśnie taka charakterystyka typowa właśnie dla pejzażu śródziemnomorskiego. Dobrze, i teraz jeszcze delikatnie sobie znowu poprawimy tym czystym pędzelkiem. Leciuteńko dotykając takim pędzelkiem sprawiamy wrażenie, że pomimo tego, że jest to bardzo daleko, ale pojawia się jakiś taki bardzo delikatny zarys mimo wszystko drzew. Po tej stronie zrobimy tak odrobineczkę takiego krzaczka ciut jaśniejszego z jasną zielenią, z bielą. Niech on nam się gdzieś wyłania z tych błękitów leciutko, ale on też jeszcze będzie gdzieś tam daleko, zobaczcie, w oddali i mało jeszcze wyraźne. Teraz robimy taką delikatną poświatę z tej jaśniutkiej zieleni gdzieś tutaj po tej stronie, tu gdzie będą się wyłaniały roślinki zupełnie z tego naszego już pierwszego planu, zrobimy taki podkład jakby takiej zielonkawej mgiełki. Dobrze, i to samo jeszcze zrobimy na fragmenciku tutaj. Stąd tutaj również będą wyłaniały się piękne rośliny i zrobimy tutaj taki mały, na razie drobny, taki również podkładzik takiej zielonej plamki. Dobrze, na razie bardzo subtelnie, ale zobaczcie, że zaczyna już się coś bardzo ładnego tutaj dziać.
w tym naszym trzecim planie. Ten trzeci plan nabierze tak naprawdę dużego znaczenia w momencie, kiedy zaczniemy tutaj pracować intensywnymi, mocnymi barwami. On wówczas stanie się takim rzeczywiście oddechem. Dużo przestrzeni dzięki temu będzie takiego naładowania w obrazie tej pięknej, pokazanej odległości i tych planów pomiędzy tym pierwszym, a w zasadzie trzecim planem, bo w tym obrazie tak naprawdę nie ma drugiego planu. To jest bardzo daleko, to jest bardzo blisko. I to jest takie właśnie ciekawe zastosowanie tego, co widzimy blisko, z tym, co jest naprawdę już bardzo daleko, bo jest rozmyte. Dobrze, zabieramy się wobec tego za budynek i położymy sobie na razie pędzlem. Może być to nawet taki zwykły szczecinowy pędzel, popatrzcie. Taki jaśniuteńki kolorek, ale ciepły, z odcieniem, zobaczcie, troszeczkę takiej ochry. Ochra z bielą. Odrobinka sieny palonej. To jest ten taki ładny, rudy, ciemny brąz, ale dosłownie z odrobinką. I zaczniemy może od tej części. Tutaj już na razie nie gruntuję tego ani bielą, ani olejem, dlatego że tutaj będę więcej potrzebowała szczegółów, w związku z tym przyda mi się to płótno takie bardziej tępe w strukturze. Łatwiej będzie mi tutaj nakładać różne drobne plamki, one się tak szybko nie będą ze sobą łączyły. Takie rzeczy jak nakładanie bieli dobre jest szczególnie w tłach, kiedy malujemy coś, co chcemy później mocno rozmazać, czyli niebo, chmury, wodę rozmazaną. Natomiast przy takich drobnych szczegółach myślę, że lepiej będzie, bezpieczniej, jeśli będziemy sobie pracować na razie nakładając po prostu poszczególne kolory. Musimy wydobyć od razu troszeczkę cieni, więc przyda nam się ciemny brąz, czarny tutaj, który będziemy sobie momentami dodawać do tych innych warstw. Tutaj będą rośliny, więc od razu będę robiła taki ciemny, ciemnozielony w zasadzie podkład, ale ta zieleń między brązem a czernią tutaj się będzie pojawiała. Będą to takie różne odcienie ciemne. Zobaczcie, to wygląda dosyć czarno, ale w momencie, kiedy to zacznę rozrzedzać, to zobaczycie, że to jest taki ładny, po prostu zgniły, ciemnozielony kolor. To ładnie widać w momencie, kiedy dodaje się do tego właśnie olej. Ta farba zaczyna nam pracować wtedy laserunkowo. Będziemy sobie wychodzić tutaj z tymi roślinami w stronę tego naszego nieba, ponieważ one będą tutaj tak właśnie ładnie budowały ten fragment i zabezpieczały nas przed wrażeniem, że obraz się kończy w taki nieciekawy sposób, po prostu na ostrej linii. Ta kompozycja na pewno wówczas będzie bardziej taka ciekawa. Tutaj będą te zielenie, więc
troszeczkę, zwróćcie uwagę, że zaczynam już tapować, czyli uderzać tym pędzlem szczecinowym w taki pionowy sposób, żeby już troszeczkę zacząć uzyskiwać wrażenie gdzieś tam tych drobnych listeczków. To samo będzie się działo tutaj na tym całym, kochani, obszarze. Tak samo tutaj będzie mnóstwo tych roślin, ale na razie jeszcze skupmy się na innych odcieniach, bo to jest bardzo ważne tutaj przy samym domu. Trzeba zmieniać pędzle, tak jest najłatwiej w momencie, kiedy przechodzimy do zupełnie innej gamy, chcemy uzyskać jakieś jasne kolory, wówczas nie będziemy mieli problemu z tym, że nam się to wszystko za chwilę porozmywa. Tutaj zrobimy takie jaśniutkie prześwity na tym murze. Tutaj będzie również dużo takich refleksów świetlnych na samym murku, ponieważ to światło jest takie dosyć mocne, jak już mówiłam, i w związku z tym pojawia się również dużo refleksów takich świetlnych, związanych zarówno ze światłem, jak i z cieniem, przez które to światło będzie przebijało. Ponieważ jest dużo roślin, więc będzie tutaj dużo takich właśnie świetnych refleksów. Dodamy więcej żółci neapolitańskiej z bielą. To nam tak bardzo ładnie pokaże to prawdziwe słońce i jego tak naprawdę oświetlenie. Dobrze, i przechodzimy teraz sobie do drzwi. Drzwi będą w brązach. Będą się składały z takich jeszcze tutaj, kochani, elementów dodatkowych.
Dobrze, pierwszy zarys drzwi jest. Oczywiście będziemy sobie jeszcze pracować nad nimi, nad wszystkimi szczegółami. Będzie wprowadzana szpachla. Na razie robimy taki jak gdyby pierwszy podkład tego, co dla nas jest najistotniejsze. Popracujmy chwilkę nad schodkami. I zwróćcie uwagę teraz na pewne rzeczy. Tutaj pojawiają się te takie stopnie na górze, które muszą być jaśniejsze. Zawsze od brzegów schody będą ciemniejsze, ponieważ to tutaj pada najwięcej cienia. To jest ten bok schodka. I znowu pojawia się stopień tutaj jaśniejszy. Fragment jasnego i znowu będzie ciemny. I znowu ta sama historia. Jasny fragment, ciemniejszy. I ciemniejszy. Do tego pojawił się również murek przy schodkach. On jest troszeczkę po tej stronie w cieniu. Natomiast ta strona jest zdecydowanie bardziej już oświetlona. Tak, i na tym murku pojawią się nam różne elementy roślinne i doniczki. To samo będzie po tej stronie. Tutaj zrobimy sobie pierwszy taki zarys doniczek. Która będzie najbliżej nas, musi być oczywiście największa. I tutaj nieco mniejsza. Dobrze, i damy jeszcze sobie tutaj doniczka. Cały dom będzie pięknie okwiecony. I fragment doniczki jeszcze z tej strony, która będzie wystawała. Rozjaśnimy sobie troszeczkę tutaj te schody na górze.
Dobrze, wprowadzimy sobie teraz podkłady zieleni ciemnej pod roślinę. To wszystko będzie mocno ukwiecone i tutaj zrobimy pełen taki podkład właśnie pod tą całą naszą zieleń. Dobrze, został nam jeszcze bruk jako w ogóle puste, nieruszone miejsce, więc też go troszeczkę ruszymy w tym momencie. Znowu zmienimy pędzel, będzie nam wygodnie. I taki naturalny kolor, troszeczkę zbliżony tutaj, moi drodzy, do tego naszego domu. Leciutko, leciutko zbrudzimy. Potraktujemy go sobie na razie większą ilością oleju. Jako taki totalny podkład. Przy okazji porozmazują się już troszeczkę cienie od zieleni. To też nada nam taki bardzo ładny już tutaj efekt cieni. Damy troszeczkę jakiegoś cienia.
Dobrze, mamy pierwszy rzut. Tak naprawdę jest to podkład, na którym dopiero zaczynamy się bawić. Zawsze dobrze jest w olejach zrobić sobie taki podkład, żebyśmy wiedzieli, co gdzie mniej więcej jest zbudowane, na bazie jakich kolorów. Dlatego, że ta farba, jak wiecie, bardzo wolno schnie i właśnie w związku z tym ciężko byłoby nam pracować na przykład żółcią neapolitańską na błękicie, gdybyśmy najpierw zrobili cały obraz po prostu jako niebieski podkład. Dlatego musimy sobie tutaj dzielić obraz na pewne partie oddzielne, kolorystyczne. Oczywiście pracować kolorami tak, żeby one idealnie do siebie pasowały, czyli robić domieszki barw, które gdzieś nam się tutaj pojawiają. Ale teraz proponuję przejść do szpachelki i zaczynamy troszeczkę zabawę nad takimi różnymi szczegółami. Przydadzą nam się różne szpachelki i do tego celu konieczne będzie wycieranie również tych szpachelek, więc proponuję naszykować sobie jakąś ścieraczkę, którą cały czas będzie można tą szpachelkę po prostu przetrzeć. Ja sobie położę tutaj przed sobą ściereczkę i będę się starała przecierać co jakiś czas tą szpachelkę. Wracamy sobie do tego, co było z tyłu. Możemy sobie wziąć dużą szpachlę i również to, co było z tyłu, jeszcze delikatnie na przykład rozmazać, przejechać. Popatrzcie, taka szpachla również zachowuje się po takiej farbie, która jest jeszcze cały czas mokra. Bardzo ciekawy sposób można ją wykorzystać jeszcze do wszelkich rozmazów. Może się okazać, że chcielibyśmy gdzieś zrobić nieco jaśniejszy odcień. Wtedy taką szpachelką po prostu można wetrzeć odpowiednią ilość farby. Cofnę się więc tutaj troszeczkę do tyłu. Spróbuję dodać jeszcze odrobinę takiego również ciepła, które pojawia nam się tutaj, czyli odrobineczkę tej żółci neapolitańskiej z bielą. Nadam w ten sposób takie bardzo ładne jeszcze refleksy świetlne. I to samo zrobię po tej stronie. Też troszeczkę tutaj jeszcze przepracuję z tymi takimi jaśniejszymi kolorami, żeby to nie było zbyt ponure, tylko żeby rzeczywiście to światło tak pięknie mi tutaj zaczęło ingerować jeszcze również w tle. Żeby uzyskać taki efekt, nie nabieram zbyt dużo farby na szpachelkę, ale mocno ją przykładam, wgniatam jak gdyby w obraz i w ten sposób wcieram farbę, łącząc ją z tym, co jest pod spodem. Bo w zależności od ruchów, jakie będziecie wykonywać szpachelką, możecie albo pozostawiać na tym zupełnie czystą, nową strukturę farby, albo po prostu wgniatając, łącząc ją z tym, co jest pod spodu i uzyskując znowu nowe odcienie. Praca szpachlą w ogóle przy malarstwie olejnym jest naprawdę bardzo wskazana i możemy dzięki temu uzyskiwać naprawdę ciekawe efekty i w miarę szybko również malować. I w momencie, kiedy czujemy, że ona nam zaczyna już brudzić, to po prostu za każdym razem sobie możemy ją przetrzeć. Tak, tutaj już mam bardzo ładne takie, zobaczcie, przejaśnienia. Odrobinę jeszcze sobie popracuję tutaj chwileczkę, żeby mi się to tutaj wszystko ładnie zaczęło łączyć.
odrobinkę bieli, jeszcze tutaj przy niebie. Chciałabym, aby tutaj uzyskać troszeczkę wrażenia nawet takich białych chmur. Ale takich bardzo, bardzo delikatnie, ładnie roztartych. Dobrze. I tutaj też tą pastelę, tak żeby później te zielenie ładnie mi przechodziło. To będzie taka pastelkowa, delikatnie zielona poświata. Pobieram sobie nawet, zobaczcie, troszeczkę koloru stąd i on mi się pięknie tutaj zaczyna łączyć. Tworzy się taka mgiełka, takie cofnięcie wówczas. Dobrze, przejdźmy sobie teraz tutaj może na razie do tej części domu. Wycieramy cały czas tą szpachelkę. Pobieram sobie biel, żółć neapolitańską na szpachelce. I teraz wyrównam sobie gdyby te krawędzie. I pododajemy trochę tego koloru. Możemy teraz popracować również mniejszą szpachelką, bo tutaj mamy dosyć wąski, zobaczcie, ten obszar. I teraz możemy bardzo ładnie nadać sobie zarówno strukturę tynku tą szpachelką, jak i po prostu podokładać sobie zdecydowanie więcej czystych barw, które samym pędzlem no, czasami są niemożliwe do nałożenia, bo za bardzo się wcierają i łączą kolory. Postaramy się zrobić takie wrażenie, że ten murek sięga do tego miejsca i jest gdzieś może złożony z takich białych kamieni. Taką strukturę tych kamieni możemy właśnie bardzo ładnie pokazać szpachelką. Takie nawet subtelne, jakieś delikatne przejścia między tymi kamykami możemy również pokazać samym kantem szpachelki z nieco ciemniejszym jakimś kolorem. I to będą takie niuanse, które będą wskazywały właśnie na ten rodzaj budowy tego budulca, architektury. Widać będzie, że to jest taka nieregularna struktura składająca się właśnie z takich trochę nieociosanych kamyków. Takich charakterystycznych właśnie dla tej architektury śródziemnomorskiej. Tutaj powinien pojawić się cień zdecydowanie.
Tutaj będzie taki prześwit w tym okienku przy okazji ładny, który się stworzy. Jakiegoś światełka, popatrzcie, będzie widać, że to jest szkło. Dobrze, i tutaj ta część, która jest jak gdyby z przodu. Ją pokażemy jako taką właśnie jaśniejszą. Taka domieszka tego samego koloru z odrobiną bieli będzie na to wskazywała, że to jest wysunięta część drzwi właśnie do przodu. Teraz jeszcze tutaj te fragmenty, które musimy pokazać. Tutaj jest taka część deski w tą stronę idąca. Tutaj pewnie będzie nieco ciemniej z jednej i z drugiej strony. I taką przeciereczką możemy właśnie sprawić wrażenie właśnie drzewa bardzo ładnie. Tutaj jeszcze po środku pokażemy, że to się łączy ze sobą. I szybki, ładny efekt. Nieco cienia więcej. Dodamy jeszcze odrobinę światełka. Tak, pojawił się taki ładny, zobaczcie, kontrast pomiędzy tym światłem już a tymi drzwiami. Teraz przejdziemy tutaj na tą stronę. Jeszcze chwileczkę w taki sam sposób popracujemy nad kamykami. Wycieram oczywiście szpachelkę, którą cały czas trzeba przecierać. Pamiętajcie o tym. Biała farba też się tutaj mocno przydaje.
wykorzystamy teraz te kolory, które były pod spodem i wyrobimy takie ładne, ładne przecierki, cienie, które pojawią się na murze. Pomału schodzić tymi kolorami. Zobaczcie, można ściągnąć troszeczkę szpachelką i zacząć pracować już ku dołowi, dokładnie tymi samymi odcieniami, tak żeby to wszystko nam idealnie tutaj pasowało do siebie. Tutaj porobimy sobie jeszcze troszeczkę też takich, popatrzcie, elementów podobnych jak po tej stronie, żeby to wyglądało tak ładnie i całościowo. Czyli takich gdzieś wstawek pokazania tej architektury nierównomiernej, czyli tych kamieni i przerw jakichś między nimi, które wytwarzają nam takie wgłębienia nieco ciemniejsze. To jest taki zabieg, który tak później dosyć efektownie wygląda na taki mocno szczegółowy obrazek. Wychodzimy sobie tutaj znowu tymi kolorami, już troszeczkę na architekturę, dlatego że one będą nam wytwarzały po prostu takie naturalne cienie. Tutaj będą pnącza, które się będą wiły od dołu do góry i to one powodują właśnie, że tutaj rosną takie piękne kwiaty, być może wisterie, które są dosyć charakterystyczne, takimi często fioletowymi zwisami. One posiadają również takie śmieszne pnącza, które w postaci takich suchych, gdzie niegdzie patyczków, również zwisają troszeczkę jak takie liany. Warto więc jest tutaj kilka takich elementów pokazać, które będą się wiły pomiędzy naszymi kwiatami. Jeszcze odrobina tego cienia, który oczywiście musi padać od góry. Dobrze. Powprowadzamy sobie teraz troszeczkę jeszcze tutaj tej zieleni, takiej ciepłej, bardzo oliwkowej, gdzie niegdzie na te ciemne miejsca, która przecież pod wpływem słońca będzie nam się bardzo ładnie tutaj rozświetlała. I to na niej będą budowane później jeszcze dodatkowo nasze kwiaty roślinne. Oczywiście ona będzie przybierała tutaj różne odcienie w zależności i od samej zieleni, ponieważ wiemy, że mamy jej naprawdę setki różnych odcieni, ale również od samego tutaj światłocienia, bo w niektórych miejscach po prostu ta zieleń jest w dużym cieniu.
zawsze gdzieś od dołu, tutaj do niczek, przy listkach. Widzicie, jak teraz doskonale przydał nam się cały podkład, który na początku zrobiliśmy. W tym momencie rzeczywiście możemy popracować szpachlą i możemy korzystać z rozcierek kolorów, które pojawiły się pod spodem. Chcąc uzyskiwać takie konkretniejsze jakieś kształty większych listków, pamiętajcie, że nabieramy farbę na sam czubek szpachelki i dopiero wtedy wgniatamy. Szpachelka jest takim narzędziem bardzo elastycznym i musimy się nauczyć, że możemy z niej korzystać na bardzo wiele różnych sposobów i ona nam będzie dawała przepiękne efekty, zarówno tych przecierek, rozcierań, tak, jak i konkretnych, szerokich jakichś grubo wystających faktur. Przy tych ciemnych zieleniach łączcie sobie również jakiś ten morski kolor granatowy, troszeczkę czarnego, po to, żeby to nam idealnie pasowało do całości naszej kolorystyki tutaj w obrazie. Wszystkie kolory muszą odpowiadać swoim różnym odcieniom jako domieszki barw, które gdzieś obok się znajdują i to jest bardzo ważne, żeby właśnie o tym zawsze tutaj pamiętać. Te listeczki już w pewnych momentach mocno rozjaśnione, zobaczcie, oświetlone, one mają prawo wchodzić wręcz taką żółć już tutaj neapolitańską, łącząc się właśnie z tą zielenią, robią się coraz bardziej prześwietlone i jaśniejsze i warto jest to zjawisko tutaj właśnie też pokazać i wykorzystać. Dobrze, musimy przejść tutaj teraz do reszty architektury, czyli skupimy się chwilowo na schodkach, bo wprowadzamy sobie najpierw te takie bardzo jasne elementy, więc znowu wycieramy porządnie tą szpachlę. I wprowadzamy troszeczkę takiej przełamanej bieli z żółcią, żeby te kolory były nieco tutaj podobne do siebie.
może odrobineczkę tutaj tych brązików, leciutko, zobaczcie, z żółcią neapolitańską, z bielą i poróbmy troszeczkę takich światełek szpachlą, pokazując, że to jest też struktura taka troszeczkę nierównomierna tych schodów. To nie są takie schody, które są robione, prawda, pod zamówienie, tylko to jest jakiś stary dom zbudowany gdzieś tam z tego nieociosanego do końca kamienia. I te schody muszą mieć dokładnie taką samą strukturę. W związku z tym możemy tutaj nacisnąć tak szpachelką z brzegu i pokazać tą taką właśnie nierównomierność wykonania. Kończenia. Dobrze. Teraz podobna sytuacja, tylko że tutaj z brzegu i musimy zwrócić uwagę na to, że ta strefa będzie nieco jaśniejsza. W związku z tym możemy dodać odrobinkę na przykład sobie ochry z bielą, z tą żółcią i gdzieś troszeczkę porozświetlać tutaj te punkty, te miejsca. Dobrze, teraz same krawędzie tutaj na dole na pewno należy przyciemnić i te schody również składają się z takich kochani kamieni. Z takich kamieni są poukładane, więc troszeczkę pododajemy tutaj im dodatkowo takich właśnie takich kreseczek wskazujących na to, że gdzieś tam to jest łączony ten kamień. Tutaj od góry na pewno będzie znacznie ciemniej, dlatego że tutaj jest ten spadek i jest silny światłocień. A dzięki temu jeszcze dodatkowo pokażemy, w którą one się tak naprawdę strony układają. Odrobinka takich nieregularności spowoduje, że one będą jeszcze tak naturalniej wyglądały. Tutaj pojawia nam się ten murek.
który też jest zbudowany przecież z tego kamienia. Po drugiej stronie jest znacznie jaśniejszy. I teraz możemy jeszcze zarysować sobie nasze donice, które tutaj są pięknie ustawione. Też maleńką szpachelką możemy nadać im tutaj konkretne kolory i światłocień. I druga mniejsza. Dobrze, możemy sobie teraz przejść w ciągu tutaj dalszym do naszej zieleni, poprzyciemniać ją delikatnie. I spróbujemy popracować chwilę nad tymi doniczkami, bo jeszcze one nam tutaj zostały. W następnej kolejności bruk, no i zaczniemy pracować dopiero tak naprawdę nad kwiatami, czyli nad kolorami.
Dobrze, spróbujemy sobie troszeczkę tutaj popracować tą żelką. Dobrze, przechodzimy na razie sobie do naszego bruku, który też musi w podobny sposób być zasugerowany, jak tutaj te kamienie. Tylko musimy pamiętać o proporcjach i o tym, że im dalej, tym to wszystko będzie węższe. I musi oczywiście się to w jakiś harmonijny sposób układać pod względem perspektywy. Znowu sporo bieli nam będzie potrzebne, ale ten murek musi mieć również ingerencję, zobaczcie, z tych pięknych błękitów, które tutaj nam się pojawiły na niebie, więc odrobinę tego błękitu również dobrze by było w tym momencie dodać przy pracy nad nim. Wezmę sobie jakąś nieco większą tym razem znowu szpachelkę i spróbuję ponakładać większymi partiami kolory pod bruk.
Teraz mniejszą szpachelką robimy to takie właśnie charakterystyczne szpary, nad którymi pracowaliśmy tutaj. Czyli pokażemy teraz tą nierównomierność tego murku. Możemy sobie teraz powychodzić roślinkami również na ten nasz bruk. Na razie wychodzimy sobie samymi zielonymi listkami. Dodajemy sobie teraz pomału roślinność naszą. Zacznijmy sobie od tej pięknej tutaj na górze fioletowo-różowej wisterii. Malutka szpachelka, tak jak to miało miejsce tutaj przy budowaniu poszczególnych elementów zieleni. Oczywiście musimy ją ładnie oczyścić, czyli wycieramy ościereczkę. I teraz fiolet, biel. Odrobina może być do tego karminu, to jest taka bardzo ciemna, zaróżowiona wręcz czerwień. I takimi kolorami może być odrobina również błękitu paryskiego dla ochłodzenia. I takimi barwami będziemy tutaj budować wisterię właśnie w taki sposób. Ona będzie tak troszeczkę jak winogrona zwisała, bo to jest właśnie taki charakterystyczny kwiat o takich długich, pięknych, fioletowych zwisach. No i nie tylko oczywiście fioletowych, ale w tym wypadku damy fiolet.
miejscach, które będą zaciemnione, ten fiolet będzie nieco ciemniejszy. No i oczywiście musi mieć refleksy też jaśniejszego światła. Thank you.
Dobrze, wisteria jest namalowana. Przechodzimy w niższe partie i skupimy się na razie tutaj na kwiatach. Będą to różne kolorowe kwiaty, czerwone, troszeczkę z różem, z pomarańczem, z żółcieniami, ale wszystkie muszą być podporządkowane tej pastelowej oczywiście kolorystyce. Zacznijmy od może tutaj takich czerwonych kwiatów w stylu troszeczkę różyczek. Pobieram troszeczkę karminu i łączę to z odrobiną takiej ciepłej żółci. I teraz byłoby dobrze, gdyby te kwiaty miały różnorodne struktury, żeby nie wszystkie były identyczne. Można sobie na przykład troszeczkę najpierw ściągnąć jak gdyby farby z miejsca, gdzie te kwiaty będą, żeby ona za bardzo nam nie przyciemniała ich. I teraz dopiero takim czystym kolorem możemy śmiało nakładać warstwy kwiatów. Dodamy sobie też tych samych kwiatów jeszcze tutaj do tej drugiej doniczki, mniejszej. Teraz nieco zieleni między nimi. Te płateczki powinny gdzieś też wychodzić między innymi na te doniczki. Wtedy będzie to tak wyglądało bardzo naturalnie oczywiście. Jak widzicie, tych roślinek jest tutaj naprawdę bardzo dużo, bo w klimacie śródziemnomorskim, kiedy świeci intensywne słońce, klimat jest jeszcze dodatkowo odpowiednio wilgotny, roślinność w ogóle bardzo długo kwitnie i ma przepiękne, niezwykle czyste kolory, więc w zasadzie wszędzie, gdzie mają możliwość, rosną tak naprawdę kwiaty w przeróżnych odcieniach. I te barwy również są bardzo takie intensywne, rzeczywiście takie niespotykane w Europie.
robimy tutaj wrażenie takiej poświaty, tego, że tam z tyłu gdzieś znajdują się jeszcze jakieś tam krzaczki zielone, ale one są coraz dalej, dlatego że zobaczcie, one tutaj się zaczynają wtapiać w pewnym momencie zupełnie z tym tłem. Ale nadajemy jeszcze wrażenia takiej pełni tego wszystkiego. Tutaj pojawiają się na tych krzaczkach takie żółte, drobne listeczki, kwiatuszki. Na takich grubych, popatrzcie, fakturach czyste kolory możemy położyć już jedynie szpachelką i w zasadzie takim czubkiem, nie przyciskając, tylko leciutko dotykając. To jest jedyny właściwy sposób na położenie od razu mokre na mokrym w olejach. Farby uzupełnione, możemy sobie popracować teraz
na tej strefie. Może zaczniemy sobie, tak jak już mówiłam, od tych najjaśniejszych elementów. To będzie żółć neapolitańska pomieszana z takim bardzo jasnym pomarańczem. Te kwiatuszki są w oddali, więc będą nieco mniejsze. Pamiętajmy o wielkości kwiatów. To ma ogromne znaczenie w perspektywie. Dobrze, przechodzimy sobie do tej doniczki. Tutaj będą ciemniejsze, takie czerwonawe kwiaty. Znowu sobie ściągamy troszeczkę, wycieramy szpachelkę. Dołożymy do karmilu troszkę również tego fioletu. Spróbujemy zrobić taki pastelkowy odcień, troszeczkę łączący nam ten dół z górą w tych kolorach fioletowych. Myślę, że kompozycyjnie będzie to bardzo zgrabnie wyglądało. Dodamy do tego zieleni. Może się wkraść odrobinka błękitu i to też jest tutaj wskazane, żeby te akcenty kolorystyczne gdzieś w podobnym stopniu pojawiały się w obrazie.
Dobrze, i przechodzimy do tej najniższej partii. Wycieramy pędzelek. Wybieram biel i czerwień. Robię z tego taki mocny, ładny róż. I spróbuję namalować różyczki. Takimi ruchami dookoła, zobaczcie, to będą kwiaty w ogóle na pierwszym planie, więc musimy zrobić je zdecydowanie większe. Ten kolor musi być cały czas czysty, więc trzeba wciąż czyścić szpachelkę, kochani, i dobierać następnych barw, ponieważ one będą nam się tutaj brudziły od zieleni, która już pod spodem jest, więc muszą być rzeczywiście takie grube warstwy, które pojawią się, żeby ten kolor cały czas tutaj mógł być czysty. I oczywiście staramy się, żeby te różyczki miały różny układ, czyli w różne strony były ustawione, żeby nie były takie sztuczne, tylko żeby wyglądały po prostu naturalnie. Jeżeli będziemy zbyt długo pracować nad jednym kwiatkiem, to może się czasami okazać, że go po prostu zamordujemy i trzeba go czasami po prostu wytrzeć i poprawić, ale przy farbach akurat olejnych to nie jest żaden problem. Widzicie, kiedy kolor jest czyściutki, szpachelka jest czysta, to rzeczywiście te barwy są bardzo ładne i takie efektowne.
No i mamy wiadro pełne róż. Bardzo to ładnie wygląda na pierwszym planie. Te kwiaty rzeczywiście rzucają się w oczy, chociaż są takie bardzo poparcie delikatne. W kolorystyce pastelowej, tak jak już mówiłam, bo to jest bardzo ważne tutaj akurat przy tym obrazie, żeby wszystko było poddane właśnie temu jednemu kolorowi. Dorobimy sobie jeszcze tutaj odrobinę, może troszeczkę jakichś takich fioletowawych kwiatuszków, które też nam będą tu pięknie pasowały do całości. Mogą to być jakieś dzbanuszki na przykład z błękitem. Jakieś drobniutkie. Że pomiędzy różyczkami damy jeszcze troszeczkę zieleni. Przydałoby się tutaj nieco płatków.
Dobrze, po tej stronie umiejscowimy jeszcze drobny, mały krzaczek, żeby tu nie była zbyt pusta taka przestrzeń.
myślę, że nasz obraz dobiegł końca. Bardzo przyjemny w odbiorze pastelowy pejzaż śródziemnomorski. Zapraszam do miłej pracy i przyjemnego malowania. Pozostał jedynie podpis, który możemy umieścić kałamneczkiem, na przykład w dolnym prawym narożniku. Dobieramy do tego celu oczywiście medium, odrobina ciemnej farbki i takim cieniutkim pędzeleczkiem możemy tu się śmiało wtedy podpisać.